Dzisiaj będziemy malować pejzaż z chatką. Jest to bardzo ładny widok. O taki. Przedstawiam właśnie taką wiejską, starą chatkę. Tutaj mamy kapliczkę, drogę. Na pierwszym planie mamy również trochę kwiatków. Tak. Do namalowania tego pejzażu będziemy potrzebować pędzle. Będzie to na pewno pędzel syntetyczny, który ma około 2,5 cm do namalowania tła. On jest tu trochę zaschnięty, ale to nic. Tak. Pędzel wachlarzyk szczecinowy. Taki pędzel syntetyczny, płaski, nieduży, taki malutki, okrągły pędzel syntetyczny, płaski szczeciniak, okrągły szczeciniak. Jakie tu jeszcze mamy? Trochę, żeby podkręcić chmury, może nam się przydać taki okrągły szczeciniak. Tak, na pewno mały, zaostrzony pędzelek. Tak, oraz taki pędzel syntetyczny. Oraz na pewno przyda nam się gąbeczka. Tak, taka zwykła, kuchenna. Tak. O. Dobra. Farby akrylowe, których kolory to na pewno biel tytanowa, żółty średni, żółty ciemny, to taki ciemniejszy żółty, magenta, czerwień brylantowa, błękit nieba, ultramaryna, troszkę koloru czarnego, siena naturalna oraz umbra palona. Tak. Przyda nam się oczywiście rysownica bądź sztaluga, jakieś talerzyki plastikowe do mieszania farb. Woda, szmatka do sączenia pędzla. Tak, suszarka do włosów, żeby wysuszyć. Tak. Jeszcze mam tu dla Was jedną radę. Jeżeli pędzel Wam zaschnie, tak jak na przykład mi tu, ponieważ niedomyty był do końca i tak po prostu stwardniał, że twardy jest, może pokażę Wam to na innym przykładzie. O. Twardy. No to wtedy... O, ten jest jeszcze lepszy. To wtedy musicie sobie zagotować wodę i bezpośrednio do takiego wrzątku włożyć taki pędzel i chwilę pomoczyć. Tak o po prostu, nie? I on po jakimś czasie się rozmoknie, rozmięknie i będzie po prostu miękki. A te drobinki akrylu po prostu tam zostaną w tej wodzie. Tak, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się przy malowaniu. Na początek wyciskamy sobie wszystkie farby na paletkę. A w zasadzie to tylko biel tytanową, błękit nieba i odrobinę ultramaryny. Teraz szerokim, płaskim pędzlem mierzamy biały, błękit nieba i ultramaryny. Oddzielamy sobie niebo od lądu, czyli robimy sobie linię horyzontu. Teraz po prostu na jednolity kolor zamalowujemy nasze niebo. Tak. Ponieważ w białej farbie robią mi się grudki, dlatego mieszam sobie ją przed użyciem szpachelką. Tak. I mamy teraz taki fajny, błękitny kolor. Teraz moczymy sobie odrobinkę gąbeczkę, żeby była wilgotna. Nabieramy biały kolor
i malujemy pacnięciami sobie po prostu takie fajne chmurki. Tak, tutaj na dole możemy zrobić tych chmur więcej. Tak, wygląda to już bardzo fajnie. Tak, widzicie, jak ja tutaj to robię. Gąbeczkę łapię tak, żeby na końcu zrobiło nam się tak jakby półkole. Teraz okrągły pędzel szczecinowy, troszkę białej farby i poprawiamy chmury na górze. Teraz wyciskamy sobie umbrę, sienę, żółty, ciemny i dodajemy sobie ultramaryny. Mieszamy teraz sienę z żółtym, ciemnym i malujemy sobie po prostu takie zarośla. Na przełamanie można dodać troszkę ultramaryny. Tak, i po prostu w tle na horyzoncie robimy sobie takie pacnięcia pionowe. Tak, zmieniamy po prostu proporcje dodawanych kolorów, żeby nie było to po prostu jednakowe. Żeby troszkę było różnorodne to nasze tło. Tak, zamalowujemy oczywiście boki. Teraz na dole możemy troszkę zagęścić nasze zarośla. Teraz małym szpiczastym pędzelkiem mieszamy sobie umbrę, odrobinę czerni i sieny i malujemy drzewa, które są tam daleko na horyzoncie. Tak, farba musi być odpowiednio rozrzedzona, bo inaczej kreski nie wyjdą nam cienkie, po prostu będą takie grube, nieestetyczne. Tak, po prostu rzadką farbą malujemy sobie gałązki. Jest to dość czasochłonne, ale warto. Namalowanie tego obrazu zajęło mi ponad 3 godziny. Tak, i to sobie malujemy dowolną ilość drzew, tyle ile chcemy, tyle możemy zrobić. Tyle możemy namalować. Teraz mieszamy ultramarynę, żółty średni i żółty ciemny i robimy sobie taki zgnito-zielony kolor. Zielony. I po prostu zaklepujemy sobie cały dół na ten kolor. Dodajemy nieraz troszkę sieny, żeby kolor był bardziej przybrudzony. Później, jak to rozświetlimy żółtymi refleksami, będzie to bardzo dobrze wyglądać. Tak, tutaj, gdzie zostawiłem sobie te białe miejsca, po prostu wklepuję sienę naturalną. Jest to kolor bardzo podobny do ochry. Tak, i tutaj cały dół teraz zamalowujemy tym kolorem. Malując obraz, nie powinniśmy się śpieszyć, bo to ma być zrobione dobrze i porządnie, a nie szybko, byle jak. Tak, teraz robimy sobie tutaj na samym dole te nasze trawki.
Właściwie to powinniśmy robić ciemną podmalówkę i później dopiero rozświetlać. Będzie to lepiej wyglądać niż jakbyśmy pierw robili jasne, a później ciemne cienie. Tak, teraz sobie zamalowujemy dół. Teraz sieną z odrobiną bieli i umbry zaznaczamy sobie słoneczne refleksy na naszych drzewach. Teraz okrągłym pędzelkiem szczecinowym nabieramy odrobinę cyjeny, mieszamy z umbrą i takimi pacnięciami robimy liście na naszych drzewach. Teraz mieszamy żółty ciemny, odrobinę żółtego średniego z białym i kapeczką ultramaryny. Takim jasnym, świetlistym kolorem rozświetlamy sobie naszą trawę. Im bliżej nas, tym te cienie, raczej tym to światło jest większe i bardziej intensywne. Tak. Jeżeli zabraknie Wam farby, to po prostu musicie dorobić podobny odcień i malować dalej. Teraz boki i światło skończone. Teraz małym pędzelkiem syntetycznym mieszamy sobie sienę z bielą i odrobiną umbry. Otrzymujemy kolor, tak zwany kolor piasku. I tym kolorem teraz możemy sobie zamalować naszą drogę. Tak, droga wygląda bardzo naturalnie. Tak, to jest tak zwana podmalówka. Teraz przyciemniamy odrobinę ten kolor, dodając więcej sieny, a mniej bieli. I po prostu malujemy jeszcze raz naszą drogę już ciemniejszym odcieniem. Tak. Teraz dodajemy umbry i malujemy sobie takie dwa pasy. Tak jakby wydeptane lub wyjeżdżone przez jakiś wóz, albo po prostu wydeptane przez człowieka lub jakieś zwierzęta. Tak, teraz mieszamy sobie czarny z odrobiną żółtego ciemnego i zaznaczamy sobie cienie przy drodze. Teraz pędzlem syntetycznym, niedużym, nabieramy kolor biały i robimy sobie zarys naszej chatki. Zaznaczamy pierw ścianę jedną, a teraz ścianę szczytową. Teraz trójkąt na górze, bo robimy oczywiście dwuspadzisty dach. Tutaj ściana boczna będzie ocieniona, czyli po prostu do bieli dodajemy odrobinę ultramaryny. A ściana szczytowa oświetlona, więc nie będziemy nic dodawać, malujemy po prostu czystą bielą. Na przełamanie można dodać kapeczkę błękitu nieba. Tak, jeżeli macie dobrze kryjącą biel, to nie musicie robić tylu warstw. Ale że moja biel jest takiej średniej jakości, to musiałem zrobić 3 warstwy, żeby po prostu nie prześwitywało mi nic, co jest za naszą chatką. Teraz mieszamy sienę z odrobiną umbry i bieli. Bieli dajemy tylko tak na przełamanie. I malujemy sobie po prostu dach naszej chatki. Na razie też jednolitym kolorem, później będziemy tam go cieniować i rozświetlać.
Tak, to jest podmalówka pomnoż da. Tutaj obok dodajemy taki mniejszy daszek. I wyjeżdżamy troszkę. To po prostu taka mała dobudóweczka. Tak, tutaj musimy ocienić, tu rozświetlić i obraz naszej chatki jakoś dojdzie do końca. Tak, tutaj pod dachem zaznaczamy sobie mocniejszy cień, ponieważ nasz dach rzuca cień na ścianę. Tak, tutaj ten mniejszy daszek też. Tak, teraz mieszamy sobie sienę z odrobiną bieli i żółtego ciemnego i tym jaśniejszym kolorem zaznaczamy sobie po prostu światło na naszym dachu. Teraz kilka ciemniejszych plam i dach jest właściwie gotowy. Jeszcze troszkę rozjaśnić. Tak. Wzmocnić cień, który rzuca dach. Troszkę porozmywać i strzecha gotowa. Teraz mieszamy sobie żółty ciemny z ultramaryną i kapeczką czerni. Otrzymujemy bardzo ciemny zielony kolor, którym zaznaczymy sobie po prostu cień, który rzuca nam chatka. Im bliżej, tym cień jest intensywniejszy. Im dalej od obiektu, tym oczywiście jest stopniowo jaśniejszy, czyli mniej intensywny. Teraz białym kolorem z odrobiną błękitu nieba zaznaczamy sobie komin na naszej chatce. Tak, tutaj oczywiście z lewej strony poocieniamy, a z prawej rozświetlamy. Teraz mieszamy umbrę z odrobiną sieny i uzyskanym kolorem malujemy sobie drzwi. Drzwi możecie właściwie zrobić w którym tylko miejscu chcecie. Tak, możecie nawet zrobić chatkę bez drzwi. Po prostu drzwi mogłyby być z drugiej strony. Tak, suszymy. Teraz od lewej strony robimy ciemniejszy pas, żeby drzwi były trójwymiarowe. Tak, tutaj robimy jeszcze sobie taki schodek i drzwi gotowe. Teraz mieszamy ultramarynę z czernią i odrobiną bieli. Takim szaro-niebieskim kolorem wypełniamy sobie okna. Tak, możecie zrobić tyle okien, ile chcecie. Ja zrobię 4. 2 na ścianie bocznej i 2 na szczytowej. Teraz białym kolorem będziemy sobie zaznaczać po prostu okiennice. Po prostu obramówka biała i krzyżyk. Obramówka biała i krzyżyk. Tak, i okna gotowe. Nic trudnego. Teraz mieszamy sobie żółty średni z odrobiną żółtego ciemnego i ultramaryną. I malujemy sobie tutaj malwy obok naszej chatki. Tak. Teraz wyciskamy sobie troszkę magenty, mieszamy ją z bielą i malujemy sobie malwy na naszych krzaczkach, właściwie to łodygach.
niemal gotowe. Teraz z tyłu możemy sobie zaznaczyć płotek, który tam po prostu jest. Tak. Powoli zbliżamy się do końca naszego obrazka. Zostały nam jeszcze kwiaty i kapliczka. Tutaj zrobiliśmy sobie jakieś grabie, łopaty lub haczki oparte o ścianę. Teraz białym kolorem malujemy sobie stokrotki, tak jak w poprzednich obrazach. Po prostu takie małe gwiazdeczki białym kolorem. Później zrobimy jeszcze kilka maków. Tak, stokrotki z jednej strony drogi mamy już gotowe. Teraz pora na drugie. Stokrotki po drugiej stronie. Teraz mieszamy sobie żółty ciemny z bielą i zaznaczamy sobie środki naszych stokrotek. Tak, w każdej stokrotce musi być żółty środeczek. Teraz troszkę dodamy sobie krzaczków tam z tyłu naszego obrazu. Teraz wyciskamy sobie troszkę czerwieni brylantowej i będziemy malować maki. Bierzemy dość dużo farby i grubą warstwą robimy sobie czerwone plamki, czyli nasze maki. Im mniej się staramy, tym bardziej nam wychodzi. Tak. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o namalowanie kwiatów. Teraz namalujemy sobie białą kapliczkę. Białym kolorem zaznaczamy sobie prostokąt. U góry prostokąta trójkącik. Tak jakby mała ściana szczytowa. I z boku drugi prostokąt. Ten pierwszy ocieniamy bielą z odrobiną ultramaryny. I będziemy malować teraz nasz dach. Tak, tutaj zrobimy sobie małe miejsce, w którym będzie figurka Matki Boskiej. I teraz tym samym kolorem, co dach na chatce, malujemy sobie dach na naszej kapliczce. Możemy go nieco przyciemnić. Tak, teraz znowu ciemnym zielonym zaznaczamy sobie cień, który rzuca kapliczkę. Teraz robimy malutki zarys Matki Boskiej. A obok kapliczki znowu robimy kilka malw. Tak, robimy krzyżyk i teraz czarnym kolorem robimy troszkę środków w naszych makach. Teraz robimy ptaszki i obraz jest gotowy. Pa, pa!